Dobra, tuner chromatyczny TU300 firmy Behringer. Ciekawe urządzenie. Tak brzmi na klinie. Podostrajam sobie gitarę, a wy poobserwujcie. Od razu zaznaczam, zobaczcie, jak szybko reaguje ten tuner. Szybko i zdecydowanie. Nie ma jakiegoś tutaj opóźnienia, jakiegoś, nie wiem, ślamazarnego działania. Widzicie, tutaj od razu pokazuje nam się od razu dźwięk na tym wyświetlaczu. Literka. Mamy tu akurat ustawienie, zrobiłem na tuner chromatyczny, czyli taki, który pokazuje wszystkie dźwięki. Znak krzyżyk oznaczony jest tutaj kropeczką, mam nadzieję, że to widać. Widać. O, czyli krzyżyk, to znaczy jest krzyżyk, jeśli zaświeci tutaj ta mała lampeczka. Według mnie to jest chyba najmądrzejsza decyzja, jeśli chodzi o ustawienia tunera, jeśli mamy taką możliwość, prawda? Ustawienie go na tuner chromatyczny, ponieważ każdy gitarzysta, który już chce mieć jakieś pojęcie, albo ma już jakieś pojęcie odnośnie w ogóle dźwięków i grania, to bez problemu sobie będzie wiedział, jak ma nastroić gitarę, prawda? Nie musi mu pomagać tuner w żaden sposób, ponieważ możemy ustawić tutaj też opcję gitar. I zauważcie, co się śmiesznego dzieje. Wiadomo, dostrajamy gitarę według standardowego tutaj tego wyświetlacza. Ale pokazuje nam dodatkowo, którą strunę stroimy w tym momencie. Trzecia, czwarta, licząc od najcieńszej. Pierwsza, najcieńsza. Druga, trzecia, G. Czwarta, piąta, szósta. Szósta, tylko że on pokazuje też jako pierwszą, ponieważ pierwsza struna ma dźwięk E i najgrubsza też ma dźwięk E. Tylko że niestety na przykład nie pokazuje nam dźwięków pośrednich, czyli tych z krzyżykami. Na przykład tu giz gram, on nie wie, co się dzieje. Więc najlepiej sobie po prostu ustawić na chromatyczny. Tutaj możemy zrobić, ustawić sobie gitarę na, z jeszcze dodatkowym bemolem, czyli wtedy nam będzie pokazywało zamiast... Kurczę, nawet ciężko to ustawić. Jak mu to go zrobić, że miał dwa bemole. On teraz będzie robił, że zmusza nas do obniżenia o pół tonu. W ten sposób. O, teraz gram dźwięk dis i on uważa, że to jest ok. To na pewno znacie, wiecie, na czym to polega, strojenie do pół tonu. Mam tutaj jeszcze oczywiście strojenie 2,5 tony w dół. No i strojenie basu. Opcja jest całkiem też ciekawa. Jest tutaj jeszcze jedna rzecz, o której wam muszę powiedzieć. Bardzo istotna według mnie. Mamy dwie możliwości podłączenia tego tunera do wzmacniacza. Jedna jest taka, która podłączyła mi go do wyjścia bypass, czyli on teraz niezależnie pokazuje nam, znaczy puszcza nam brzmienie z gitary, o w ten sposób. Mam wyłączony efekt, jest dźwięk puszczony. Chcę sobie dostroić,
wystarczy sobie nacisnę pedał, włączę go. To mogę równie dobrze zrobić, że po prostu na bieżąco kontrolować granie. Jeśli chcemy zmienić ten motyw, tą opcję, to po prostu sobie przełączamy, włączamy do out i teraz mamy taką wersję. Jak jest włączony stroik, to nie słychać gitary. Osobiście opcja bypass jest według mnie bardziej oczywista dla mnie, żeby móc sobie na bieżąco dostrajać. Nic nam się nie dzieje, jeśli nam będzie coś mrugało na podłodze, a doda może troszkę uroku i takiego szpanu, jak nam będzie więcej rzeczy mrugało. Dodatkowa jeszcze jest opcja, możemy sobie dostrajać, zmieniać częstotliwość, czyli te 440 Hz. To jest tak zrobione, że jeśli mamy tutaj to jest 438, 439, 440, 441, aż do 447. Więc tutaj regulacja jest prosta. Wiadomo, mamy 440, nie ma po co zmieniać i się bawić. Opcja i obsługa jest bardzo prosta. Na razie.